Po pierwsze, wtedy w 1976 roku to ja nie miałam poczucia, że dokładnie takiego, że wchodzę w jakieś środowisko, bo to środowisko się trochę na moich oczach tworzyło. Dzisiaj specjalnie niektórzy ludzie jeżdżą w czasie wakacji, prawda, na takie survivalowe obozy. Jadą do jakiejś amazońskiej dżungli, jedzą, nie wiem, glizdy, mieszkają w dziupli albo śpią godzinę na jakiejś lianie czy tam coś takiego i muszą tak 3 tygodnie pomiędzy piraniami gdzieś pływać. No i sprawiają to satysfakcję. To było coś takiego w czasach pokoju, kiedy nie ma takiego zbira stojącego za nami w postaci władzy komunistycznej, no to nie jest tak, że wtedy człowiek to już tylko zostaje mu konsumowanie kolejnych ciastek i kawy latte.